Sylwia, Leitch. Witaj jak zawsze. Jak się masz? Mam dużo pracy. Skorzystam z okazji. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Weronika prosiła, żebym przyszedł, bo chce mi coś powiedzieć. Dobrze, zawołam ją. Proszę spocząć. Dziękuję. Cieszę się, że widzę ojca. Powiem wprost. Słucham. Nie powinien ojciec stawać po stronie niemoralnej kobiety, takiej jak pani Marina Alarcón. Jeszcze nie rozwiodła się z Ricardem, a już planuje ślub z Federikiem Santibáñezem. Od dawna się spotykają i nie wzięli ślubu, ze względu na żałobę po Patty. Widać, że bardzo pani kocha Marinę. Tak jak ona mnie. Nigdy nie mówiła źle o pani. Bo jest fałszywa. Jest hipokrytką, która nigdy nie mówi niczego wprost. Co mi pani chce powiedzieć? Potrzebuję ojca pomocy. Ojciec zna Chuya od dziecka. Był dla niego ksiądz duchowym przewodnikiem. Proszę mu wyjaśnić, jak się sprawy mają. Jego prawdziwy ojciec ma do niego prawo. Nie mogę prosić, żeby porzucił matkę i pobiegł do ojca. To niemoralne, że ojciec pomaga takim ludziom jak Federico i Marina. Ona jest rozwódką, a i on ma mroczną przeszłość. Jego zachowanie często nie było bez zarzutu. A pani, tak? Federico nie skradł żadnych dokumentów, a pani? Federico mnie wspierał. Zawsze był łajdakiem. Wie ojciec, co zrobił? Związał się z kobietą i w rezultacie urodziła się córka, która oczywiście nie żyje. On zakpił z tej kobiety i zostawił ją samą. Wie ojciec, co zrobi Federico? Ożeni się z Mariną i zostawi ją, jak tylko się nią znudzi. Zawsze nudził się kobietami, z którymi się wiązał. Oczywiście, gdy zostawi Marinę, porzuci też syna Ricarda. Bo co go obchodzi Chuy? Zupełnie nic. Niech ksiądz powie, czy nie mam racji. Zgoda, pani obawy są uzasadnione. Mam jednak nadzieję, że mnie pani nie oszukuje. Jeśli przemawia przez panią egoizm lub chęć zatriumfowania nad Mariną, gorzko pani tego pożałuje. Czy ja dobrze zrozumiałam? Ksiądz mi grozi? Jesteśmy ludźmi i mamy problemy jak inni ludzie. Jeśli robi to pani dla własnej korzyści, wtedy stanę się pani najgorszym wrogiem. Sprawię, że zapłaci pani za to kłamstwo. A teraz pani wybaczy. Głupi klecha. Marino, zdjęłaś żałobę. Nie. Żałoba nigdy się nie skończy. Nie chodzi o strój, a o serce. Masz rację. Witaj, mówi Ricardo. Czego chcesz? Czy wujek Guillermo jest w domu? Już przyjechał? Nie. Dlaczego pytasz? Dostałem dziwny faks. Wujek napisał, że wyjaśni mi coś na temat Patty. Nie wiesz może, o co mu chodziło? Nie mam pojęcia.
Mam pewne podejrzenia. Może nie powiedzieli nam prawdy. Do widzenia, Ricardo. Czego on chciał? Wujek przysłał mu faks, że wraca i chce nam coś powiedzieć o Patty. Z pewnością chodzi o pogrzeb. Nie sądzę. Zdenerwowałam się. Zawsze, kiedy jestem z tobą, coś staje nam na drodze. Co się dzieje? Prosiłam, żebyś dał mi trochę czasu. Martwię się. Nie nalegaj. Zobacz, co mam dla ciebie. Dla mnie? To list od Chuya. Daj mi. Przeczytam ci. Dlaczego go otworzyłaś? Chciałam ci pomóc. Odpoczywaj, ja ci go przeczytam. Szanowna Patty. Jak to szanowna? Daj mi. Jak będziesz tak reagować, nie przeczytam ci listu. No dobrze, czytaj. Szanowna Patty. Byłem w twoim domu i rozmawiałem z twoimi rodzicami. Mówili, że pisałeś. Nie wiem, czy ci odpisali. Twój tata jest bardzo zajęty w szkole, a pani Marina szykuje się do ślubu i nie wie, kiedy znajdzie czas, żeby do ciebie napisać. To nieprawda. Wiem. Lepiej dokończę innym razem. Czytaj dalej. Na pewno? Dzieje się wiele rzeczy. Nie sądziłem, że kiedyś poczuję coś takiego, ale będę z tobą szczery. Od dawna cię nie widuję, a to nie jest dobre dla naszej miłości. Teraz inaczej patrzę na nasz związek. Wszystko się skończyło. Pewnie ty też tak myślisz. I dobrze. Houston z mamą spotka cię pewnie wiele miłych rzeczy. Twoje życie będzie inne. Mnie już nie ma w twoim życiu, a ciebie nie ma w moim. Przeżyliśmy piękne chwile, ale odległość zabiła uczucie. Pozostały wspomnienia i szacunek. Abyśmy kiedyś zostali przyjaciółmi. Całuję, czuj. Przyjaciółmi? Muszę odpisać. Kiedy wujek jedzie do Acapulco? Nie jedzie. Pielęgniarka mi powiedziała. Okłamała cię. Serce mi pęka, kiedy jesteś taka smutna. Wiem, co czujesz. Uwierz mi, to minie. Daj mi ten list. Dlaczego chcesz zachować tak bolesne wspomnienia? To nie jest dla ciebie dobre. Można zrobić tylko jedno. Nie drzyj go. Muszę. Tak będzie najlepiej. Piękny zegarek. Miałam podobny, ale damski. Miał różowe ozdobki. Był super. Nie słuchasz mnie. Nie rozumiem, co tu robisz. Czego ty chcesz? Dlaczego nie jesteś w szkole? Zapytam ciebie o to samo. Ja to co innego. Postanowiłem, że nie wrócę do szkoły. Nie możesz rzucić nauki. Dlaczego? Jesteś jednym z najlepszych w klasie. Nie możesz rzucić szkoły. Umrę, jeśli nie będę cię widywać. Wyjaśnijmy sobie coś. Nie kocham cię i nigdy nie pokocham. Kocham Patty. Entiéndeme.